Siemanko, w trzecim odcinku kariery zawodnika na moim kanale. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji. Liczymy po 1100. Zapraszam Discorda, Instagrama. A ja zapraszam Was na kolejny odcinek przygody Gabriela Lopeza. No więc ten odcinek będzie bramkoszczelny, mogę Wam to zapewnić. Rozpoczynamy od meczu ligowego z Huracanem. Gramy u siebie, jesteśmy dopiero na 10 pozycji, więc no nie jest to najlepiej. I na początku, jak widzieliście, nagle pojawiło mi się, że nie mam żadnych goli, asyst, nic. Co jestem trochę mega zdziwiony. Tutaj chciałem sobie sprawdzić, czy coś nie ma failu. Weszłem w statystyki zawodnika, wchodzę jeszcze raz w zespół moje działania. No i tym razem jest. Mamy 17 goli łącznie, 13 asyst, 13 goli, 4 asysty, więc musimy mieć łącznie 27 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej, by móc upgrade'ować zawodnika w tym odcinku. Czy nam to się uda? Dowiecie się oglądając do końca ten odcinek. Pierwszy mecz z Huracanem, mecz ligowy, no i rozpoczynamy go z fatalnym strzałem lewą nogą. No to było fatalne uderzenie Gabiego Lopeza za pola karnego. Ale czasami tak się zdaje, tak się dzieje, ale kolejna akcja, Lopez. No i znowu taki strzał bramkarza. Ale odzyskujemy piłkę, Lopez za pola karnego. Poprawił się, no, poprawił się. Kapitan drużyny Argentyńczyka. No fatalnie wcześniej, praktycznie w 100% sytuacji zachował, a tutaj kapitalne uderzenie za pola karnego. Zobaczmy to na powtórce jeszcze raz. Piłeczka do Lopeza. Gabi Lopez, 23 metry. No idealnie w okienku bramki rywali. 1 do 0, pierwsza bramka Lopeza w tym odcinku. Kolejna akcja, Boca Juniors, akcja. Podaje do chyba Fernandesa, nie, to był Villa. 2 do 0, Villa strzela gola. Nie tylko my strzelamy gole dla Boca Juniors. Ładna akcja, mamy tak można powiedzieć asystę drugiego stopnia, taką hokejową asystę drugiego stopnia. I 2 do 0. Kolejna akcja, Gabriel Lopez strzela, ależ petarda, ale tym razem Chavez świetnie to obronił. No Lopez uwielbia uderzać z dystansu. Końcówka pierwszej połowy, dużo miejsca ma Lopez, biegnie, biegnie, strzela. Ale tym razem znowu bramkarz był lepszy od napastnika Boca Juniors. Druga połowa. Gabriel Lopez otrzymuje piłkę, podaje prostopadle do Villa. Villa czeka, oddaje piłkę do Lopeza. Lopez strzela. No ale Chavez po raz trzeci jest lepszy w tym meczu od Gabriela Lopeza. Kolejna akcja. Podanie do Lopeza. Lopez za pola karnego. Kapitalna bramka. No widać, że strzały za pola karnego również siedzą w FIFA 23 jak w FIFA 22. Kapitalne uderzenie Lopeza. 3 do 0, druga bramka Lopeza w tym meczu. Kolejna akcja, Gabi Lopez za pola karnego. Poprzeczka. Aj, było blisko, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. Lopez dostaje piłkę, odwraca się i mamy hat-tricka. No Gabriel Lopez w tym meczu był bardzo zawzięty. Strzelał. Z jakiej pozycji się dało? Już ma hat-tricka. Lecimy dalej, 4 do 0, podanie, tutaj akcja lewą stroną boiska, piłka do Lopeza, Lopez strzał zablokowany, ale to jeszcze nie koniec, Lopez ma piłkę, Gabi Lopez w pole karne, wchodzi i mamy czwartą bramkę w tym spotkaniu, kapitalny mecz Gabriela Lopeza, 4 gole w jednym meczu, najlepszy mecz w karierze. No i wygrywamy 5 do 0, 4 bramki Lopeza, jak już mówiłem, zabieramy po raz kolejny piłkę do domu, więc jeszcze 6 goli, udział przy 6 golach i możemy upgrade'ować o 5 punktów naszego zawodnika. Świetny mecz, naprawdę Lopez. Dużo sytuacji miał, oddaj celne 3 strzały, oddaliśmy aż 9 celnych strzałów. To robi wrażenie, 9 strzałów, 90 łapek w górę, haha. Lecimy mecz z Colo-Colo, 1/8. Tak, 1/8 finału Copa Libertadores. No, chciałbym wygrać ten puchar. Gramy na wyjeździe, gramy w Chile, ale po ostatnim świetnym spotkaniu mam nadzieję, że tutaj też coś strzelę. Lopez, lewa strona boiska, wchodzi w pole karne, podaje do Oscara, ale strzał zablokowany, było blisko gola. Kilka minut później przejmuje piłkę Lopez biegnie, uderza z fałsza, ale niestety broni bramkę. Czyżby to był kolejny mecz, w którym Lopez będzie strzelał i strzelał. Tutaj widzimy pressing Boca Juniors. Lopez ma piłkę. Gabi Lopez za pola karnego strzela, ale Cortes był na posterunku. Niestety nadal 0 do 0.
Kolejna akcja, kolejny pressing, piłka do Lopeza, tutaj wymiana piłki, nie spodziewałem się trochę tego podania i ten strzał był naprawdę średnich lotów. 0 do 0 po 25 minutach, ale Lopez już miał tyle okazji. Końcówka pierwszej połowy, Lopez, Gabi Lopez, Lopez za pola karnego, no i znowu nie trafia, ależ ten piłkarz ma dużo sytuacji. Druga połowa przed nami, prawa strona boiska, Gabi Lopez. Co zrobi Lopez? Podaje do Anwin Culi, nie udało się, więc ma nadal piłkę, holuje ją. Podaje, tutaj akcja zespołowa, Anwin Cula, pyk, Lopez polu karnym. W końcu Gabi Lopez się doczekał, 1 do 0, pierwsza bramka w tym meczu. Kolejna akcja, tutaj podanie w pole karne nieudane, złe wybicie trochę obrońcy Colo Colo, mamy pressing. Mamy piłkę, odzyskujemy ją i Lopez 2 do 0. Naprawdę świetna akcja Boca Juniors. Druga bramka Lopeza, szósta w tym odcinku. Byk i tańczymy. Breakdance, nie no nie breakdance, ale tańczymy sobie labada. Kolejna akcja w tym meczu. Czy będzie hat-trick? Podanie w pole karne. Wycofanie. Byk, Lopez ma piłkę, strzela, ale bramka broni to uderzenie. No niestety nie udało się. Nie będzie hat-tricka na ten moment. Końcówka meczu, kolejna akcja. Jest szansa na hat-tricka Lopez w polu karnym. Ale bramkarz rywali broni to uderzenie. No w tym razie, w tym meczu tylko dwie bramki. Sorry za to plunkanie, no ale muszę mieć włączone. Mamy... Tu się trochę zaciąłem, ale dwie bramki. Świetne oceny. Widzimy, że wbiliśmy poziom numer 11. Nadal oczywiście nie rozwijamy naszej gwiazdy, bo jeszcze 4 gole muszą wpaść w tym odcinku, albo 4 asysty. No i przeczytaj książkę lubię piłkarzu, kolejna, już było o Maradonie, więc myślę, że teraz może przeczytajmy sobie o Leo Messi. Myślę, że Leo, będziemy tak szli tymi argentyńskimi piłkarzami, a potem zobaczymy. Poproszę o podwyżkę, nie mogę poprosić o podwyżkę, bo mam 72 overalla. Ja już myślę, że jakbym wydał wszystkie punkty, już bym miał 77, myślę, ale to nie o to chodzi, żeby jak najszybciej wbić te overale, bo potem tak naprawdę nuda będzie. Czas na kolejne spotkanie, tym razem ligowe. 11 goli w lidze argentyńskiej. To nie jest Gabriel Lopez, to nawet nie jest on, ale jest liderem klasyfikacji strzelców w Argentynie. No i gramy kolejne spotkanie. No i ten mecz nie rozpoczął się dla nas najlepiej. Nasi rywale strzelają gola w 11 minucie, więc przyjdzie nam gonić rezultat. Gol Heredia, napastnik. Z kim my w ogóle gramy? Nie kojarzę tego herbu za bardzo. Ale dobra, 1 do 0, ale my się oczywiście nie poddajemy. Podanie do Lopeza, Lopez traci niestety piłkę przed polem karnym, ale odzyskujemy ją. Co za akcja, Lopez, pyk, wymiana piłki. Co tutaj się dzieje? Ależ ta piłka chodziła. Mamy to, 1 do 1, jak się nie mylę, to jest Oscar. Kapitalna wymiana piłki piłkarzy Boca Juniors. Jest wyrównanie, nie strzelam gola, kolejna akcja Boca. Ładna akcja, Lopez w polu karnym strzela lewą nogą, ale bramkarz rywali jest na posterunku. To było takie trochę gorsze spotkanie po tych dwóch pierwszych, naprawdę świetnych w wykonaniu Lopeza. Tutaj piłka na prawą stronę boiska. Wycofanie do mnie, jestem w polu karnym, podaję, pyk. No i naprawdę ładna akcja. I 2 do 1 dla Boca Juniors. Mecz, w którym nie strzeliłem gola, a Boca wygrywa. Fernandez strzela gola. Trzeba się cieszyć z tego, że udało nam się wygrać to spotkanie, bez moich goli. No i tak tego minus 15. Bardzo niezadowolony. W ogóle ciężkie jest ocenianie w tej chwili, gdzie inne jest w ogóle. Bo jak ja strzelam 4 gole, to powiem w FIFA 22 za 4 gole bym miał ocenę 10. To nawet nie miałem oceny 10. No, inwestycje w aplikację na telefon mi się nie udały. Straciłem 2,5 tysiąca. No i to byłem niezadowolony z tego, że aż tyle hajsu straciłem. To jest jakieś chore. 2,5 tysiąca na minusie byłem, a miałem takie zyski mieć. Kłamiecie w tej FIFA, bo to jest EA, kłamią z tymi zyskami. Nie mam żadnych zysków z tego. To jest po prostu jedno wielkie kłamstwo. Manipulacja. Kuprecznie robione koszule i jedwabne. No, jedwabne sobie kupiłem, no bo mnie stać, co nie? Lecimy dalej, gramy rewanżowe spotkanie z Colo Colo. No i Colo Colo Lopez. Gol. Trzecia bramka w tym dwóch meczu. Ja tak naprawdę sam wiosę Boca Juniors do ćwierćfinału. Pierwsza bramka, Gabi Lopez. Kolejna bramka w tym odcinku. Numer 7, więc jest spoko. Kolejna akcja.
Lopez za pola karnego. Pyk. 2-0. Czwarta bramka w dwumeczu. No Lopez jest w genialnej formie. Uwielbiam tego piłkarza, naprawdę wróżę mu wielką karierę. Ciekawe, gdzie w styczniu odejdziemy. Powiem wam, że ja bym chciał odejść jeszcze nie do Ligi Top 5. Ja bym chciał do Portugalii, do Benfiki na przykład pójść. Nie wiem, czy złożą za mnie ofertę. Boję się, że nie. I nie wiem, gdzie skończę, ale no zobaczymy, co to będzie. Myślę, że możemy mieć fajne oferty, tylko nie jakieś już Bayerny, Monachium, PSG od razu, bo to chyba za szybko by się ta kariera fajnie skończyła. Nie wiem. No chciałbym pójść takiego średniaka europejskiego. Tutaj ogólnie mamy hat-tricka z Colo-Colo, 5 goli w 2 spotkaniach. Więc sami, tak naprawdę sami zapewniliśmy awans Boca Juniors do ćwierćfinału. No widać, że jestem mega w formie, kolejny hat-trick. Łącznie już 9 goli w tym odcinku, więc jeszcze jeden mecz w tym odcinku, jest szansa na gola czy asystę, by upgrade'ować jeszcze w tym odcinku naszego piłkarza. Ale minus 15 oceny menadżera za hat-tricka. To jest śmieszne, ale ocena 8-1. Nie, to jest śmieszne, naprawdę śmieszne, ale ten system nowy, ale spoko, mi to tam jolo. Działania, awans turnieju, stwierdziłem, że w końcu przypisz sobie sukces, bo ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem. Sam. I mecz z Veles, ligowy, ostatni w tym odcinku, rozpoczyna się od gola Bow, 1-0, fatalny początek tego meczu. A ja chciałem bardzo 6 gola, by jeszcze w tym odcinku zrobić jakiś upgrade. No i tu mamy akcję, pyk, podanie do Lopeza, Gabi Lopez. Sam tutaj odzyskuje piłkę po tym, jak ją straciłem. W polu karnym jestem, prawa noga i mamy upgrade. Pod koniec odcinka będziemy upgrade'ować zawodnika. 5 punktów do wykorzystania, 16. Lopez się cieszy, Lopez jest niesamowitym piłkarzem, a my lecimy dalej. Oczywiście powiem wam, że ten system punktacji może się zmienić w późniejszym czasie, tam w przyszłości na przykład, ale na początku kariery myślę, że na pewno tego nie zmienimy. W tym sezonie myślę, że w następnym, ale kto wie jak w przyszłości. Lopez strzela kolejną bramkę i już tak naprawdę 9 bramek w systemie kanadyjskim, byśmy mogli upgrade'ować naszego zawodnika. Muszę o tym powiedzieć w następnym odcinku. Tutaj akcja Veles, Orleano, Garayalde, Guidara i Garayalde 2-2. No i to spotkanie kończy się remisem. Ostatni mecz w tym odcinku. 11 goli łącznie, naprawdę mega. Tutaj trener zadowolony, mam nagrodę zawodnika piłkarza meczu. Byłem nominowany do nagrody zawodnika miesiąca, ale i nie wygrałem. No to dziwne, ja strzeliłem tyle goli, nie wygrywam. No pewnie. To jest dyskryminacja. Ćwierćfinale Libertadores zagramy z Porteno, więc myślę, że ten dwumecz to jest easy peasy do wygrania. A ja co? Rozwój zawodnika. I tak naprawdę wydam moje atrybuty dzisiaj na, jak się zobaczycie, na dribbling. Patrzę na szybkość biegów, ale stwierdziłem, że jeszcze zostawimy sobie celność strzałów na dribbling. Dribbling tutaj, panowanie, nie? Dribbling. Tutaj zużyłem od razu 2 punktów. I jeszcze równowaga. Dałem 1 punkt. No i poszłem w strzelanie. Siłę strzału. Strzału. O 2 punkty. No i tak to wygląda. W tym momencie nadal mamy 72 overalla. Pomału do przodu, ale myślę, że ten system taki punktacji jest fajny. Nie za szybko upgrade'ujemy tego piłkarza. Wiem, że ma 23 lata, ale możemy sobie go spokojnie upgrade'ować. Łącznie 24 gole, 4 asysty w 17 spotkaniach, 13 goli w lidze i 11 w Copa Libertadores. No, Boca Juniors robi się trochę już za małe dla Lopeza, który nagle wyszczelił ze swoim talentem w wieku 23 lat. Jakie dalsze losy czekają Gabiego Lopeza, dowiecie się oglądając moje odcinki. Pamiętajcie, niedziela godzina 12 i środa godzina 16. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się, napiszcie Lopez, jeśli dotrwaliście tego momentu. Na razie.